Cześć, witajcie widzowie. Kłania się Baksi Game. Dziś kolejny materiał z serii Rolnicza Dola z mapy Sokole wersja 1.0. Tu mamy akurat gameplay naszego bohatera rolnika Stanisława. Jesteśmy jeszcze w końcówce miesiąca lipca. W poprzednim materiale, kto oczywiście śledzi po kolei wszystkie te materiały u mnie tutaj na kanale, no to udało się nam tam zrobić małą zmianę sprzętu tutaj, przynajmniej tych traktorów Stanisława. No i dwa zostały sprzedane, Ursus 363 i do tego był sprzedany też Władimir T25, a obecnie został zakupiony na miejsce tych dwóch traktorów właśnie traktor Zetor 7711 z całym osprzętem i turem do ładowania. No, nowa maszynka, nowiutki sprzęt. No myślę, że bardzo fajny i ciekawy zakup tutaj wykonał Stanisław. Moi drodzy, po materiale, po tutaj posprzątał Stanisław to co mu się tutaj wysypało źle, to ziarno, więc już jest wszystko odebrane i jest tak jak należy w palety, to zostało złożone, nawet tutaj właśnie to leży, tak jak widzicie, tam na górze. I co jeszcze? No i udało się wymyć i zrobić przegląd tej naszej tutaj Stanisława 30 Ursusa, tak żeby no, ten sprzęt też wyglądał ładnie, zadbany i oczywiście no, był w pełni sprawny na okres już no, prac tutaj żniwnych, jak i też pożniwnych, później jesiennych. Jesteśmy już tak, mamy niecałą prawda godzinę przed 17, chyba bynajmniej na ten miesiąc lipiec byśmy mieli wszystkie prace zakończone, więc skupimy się, moi drodzy widzowie, na tutaj już miesiącu sierpniu. Pójdziemy oczywiście, przeskoczymy do miesiąca sierpnia, żeby zacząć jakieś żniwa. Nie wiadomo, czy ta pszenica będzie gotowa do zbioru, daj Boże, bo wysoka to ona nie jest, no ale to było z podstawki, jak zaczęliśmy grać. Owiec, no myślę, że powinien być nasz tutaj już fajnie gotowy do koszenia w miesiącu sierpniu. Więc no, nie przedłużając, bierzmy się wreszcie za pracę i posuwajmy ten gameplay do przodu. Dobra, tutaj se podejdźmy i moi drodzy, co, o 8 wstajemy? Myślę, że nie, od 9, bez przesady. Nie potrzeba aż tak, żebyśmy zawczasu bynajmniej musieli wstawać, a po drugie też bynajmniej z samego rana nie wyjedziemy, bo jak będzie to zboże wilgotne, no to nie ma sensu. No mamy jakieś przychody, dochód jest tutaj na plusie, koszty jakieś utrzymania wyszły, no bynajmniej coś tam się dzieje. 142 tysiące zostało nam 705 zł, przepraszam. Zobaczmy, jesteśmy w sierpniu, zobaczmy co tam się nam sytuacja przedstawia jaka. Przejdźmy do naszych kurek, zobaczmy co one tu z jedzeniem mają. No jeszcze mają jedzenia. 773 litry zostało im jedzenia. Zdrowie mają na 100%. Przynajmniej jeszcze nie muszę ich od razu karmić, ale trzeba na pewno w tym miesiącu je nakarmić. Już prawie 1000 jajek bez mała, 987. No paleta jakoś pomału się nam tworzy. Teraz tak, nasze pola. Co się dzieje na polach? Mamy sierpień, tak jak widzicie, ziemniaki już kwitną. Jeszcze nie wiadomo, nie są gotowe. Trawa ponownie nam rośnie, super, cieszy się ogromnie Stanisław. Gotowe do zbioru. Owiec będziemy mogli w końcu wreszcie zrobić żniwa. Zobaczmy następne dalej pole. Pszenica gotowa do zbioru. No niby spodziewany plon 63-59%. Szału nie będzie, ale zawsze tam coś. No i tu mamy soję naszą, jeszcze rośnie, bo soja to dopiero wrzesień, październik przynajmniej. Co się dzieje w naszych tutaj ogródkach? No ogródki mają wszystko w porządku. Pomidory cały czas przybywa, truskawek też super. Cieszy nas to ogromnie, bo to chodzi, żeby tego właśnie jak najwięcej nam tu przybywało. Tu wszystko jest w porządku, 640 wszystko, no pomidory znowu przybywa nam coraz więcej. Z tymi pomidorami to będziemy mieli chyba nieźle, cały czas będzie nam przybywało.
Tutaj no to dopiero mamy pierwszy niecały miesiąc, no to dopiero to wszystko nam pomału się zbiera. Więc jak już one wszystkie wejdą w rytm, że będą już porówno sobie tutaj pracowały, no to wtedy będzie to dosyć takie już dla nas efektywne. Tutaj wszystko jest w normie. No myślę, że na razie tymi ogródkami to możemy sobie dać spokój. Nie musimy się bardzo nimi mocno obecnie w tym miesiącu przejmować, aczkolwiek pod koniec miesiąca, czyli w tym przypadku no, naszego dnia, bynajmniej zajmiemy się, sprawdzimy i co tam trzeba uzupełnimy. To weźmiemy, bierzemy sobie tak. Najpierw pojedziemy naszym nowym nabytkiem, zetorkiem. Wsiadamy. Odpalamy zetora. I moi drodzy, jedziemy po przyczepę. Bo będzie nam oczywiście ta przyczepa potrzebna, żebyśmy sobie mogli tam potem wysypać to zboże i zawieźć tam, podwieźć do tego naszego silosu, który tam Stanisław ma. Czekajcie, czy dobrze, żebym sobie tu jakoś w miarę dobrze utrafił. Bo tu kamera jest akurat trochę tak pod dachem. Dobra. No nie tak fajnie. Dobrze. Okej. Super. Podłączyliśmy się. No i jedziemy naszym nowym nabytkiem. Bardzo fajny traktorek. Zobaczymy, jak się będzie sprawował tutaj na gospodarstwie u Stanisława. I oczywiście, no jak będzie sobie radził w różnych pracach tutaj na polu, jak i też nie tylko na polu, bo inne też prace możemy tym traktorem wykonywać. Czekajcie. O tak, niech tu zostaje. My sobie teraz przejdźmy tu po naszego nowego Bizona Z0W40 i wsiadajmy do tego naszego sprzętu. Czekajcie, o jest, Stanisław sobie siedzi. Odpalamy. Jest, słyszycie ten piękny rytm pracy tego, prawda, silnika. Aż super ucho słychać. Czekajcie, muszę podnieść sobie headę. Jedziemy. No, będzie teraz dopiero super zabawa. Czekajcie, bo muszę tutaj manewrować, żebym nie wjechał. Rany mi boskie. Zazwyczaj patrzymy sobie z innej perspektywy, więc bynajmniej nie wiem od czego zacząć. Może to tego owsa, bo jest jego dużo więcej. No wszystko tutaj bangla, zobaczcie. Dobra. Ja sobie tu podjadę. Teraz tak, nie wiem czy muszę coś rozkładać. Wystaw, włącz header, opuść header. Dobra. Czyli nie musimy go rozkładać. Ruszył. Tylko może tak, jeszcze nie tak bardzo, bo byśmy się ustawili. Ale zaskoczył, moi drodzy, zaskoczył. Będziemy się teraz tutaj cieszyć polskim kombajnem Bizonem. Dobra. O, tak. Okej. I teraz startujemy. Będziemy mieli swoją własną słomę. No bo oczywiście nie będziemy tutaj, nie mamy przy tym kombajnie sieczkarni. Bo to bynajmniej na słomę robimy. Czekajcie, bo tutaj żeby się ładnie ustawić. O dobra, jest. Zobaczymy tutaj z takiej strony. No tu mamy nieduży zbiornik, wiecie, w tym kombajnie, bo 2000 tylko litrów wchodzi. Nie jest to jakiś bardzo obszerny, ale no na początek musi nam wystarczyć. To się oczywiście no trzeba pomału rozwijać. Nie mamy od razu mega tutaj kombajnu, tylko jakiś taki no, podstawowy, najtańszy, jaki się tam Stanisławowi udało gdzieś tam kupić. Działa, działa. Prima sort. Najważniejsze, że żniwa mogliśmy w końcu wreszcie doczekać się i rozpocząć.
czas z nich zacząć. Mamy akurat, teraz to nagrywam, no to jest też czas żniw, bo akurat w tej chwili nagrywam w końcówce lipca ten materiał. Dobra, wysypaliśmy tak, bo nie chcę, żebyśmy wysypali sobie tutaj na to pole. W sumie tutaj niczyje pole, jakąś łąkę, nie łąkę. Czekajcie. Cofaj! Cofaj, Stanisław, gdzieś ty pojechał. Dobra. Wyprostuj te koła. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Ciekaw jestem, ile razy bynajmniej nam się uda objechać, za czym zapełnimy ten zbiornik. To plan jest fajny dalej, Stanisława, bo chcemy oczywiście potem no, kupić jakiś tam kombajn. No niepewnie szybko, no bo myślę, że to za kilka sezonów, no bo niestety kombajn nie jest tak cenowo atrakcyjny jak jakiś zakup traktora, no bo kombajny niestety są dosyć drogimi maszynami. W tym przypadku no, musimy wymienić i header, i musimy wymienić oczywiście cały kombajn. Ale to nic, no na razie mamy ten, nie jest zły, nie ma co diabolić, narzekać, jest spoko, dam się na nim pracować. Na ten areał pól, który posiada tutaj Stanisław, jest to kombajn dosyć oczywiście wystarczający. No, kurzy się pięknie, jest klimat. Czekajcie, niech on tu wypróżni tą słomę, żeby później na tą tutaj spodu trawę nie wysypywać. No i chyba będę musiał podjechać traktorem i sobie już wystawię rurę. Okej. I wysypię te zboże już, no bo później i tak nie dojadę tam nie wiadomo jak dużo. To bynajmniej musimy to już mieć opróżniony ten kombajn, zbiornik. No niestety, to jest właśnie problem w tym kombajnie, że ten zbiornik jest, no jaki jest, no 2000 litrów, no szału nie robi. No ale no okej, no na początek musieliśmy taki mieć, żeby oczywiście od czegoś zacząć. Dobra, sypie się. Jest. Sypie się owiec, pięknie. A to tutaj na tą przyczepę to możemy sporo nasypać. Kilka razy zbiorników tutaj opróżnimy. No i już, koniec. Dobra. Ja przejadę dalej. I sobie gdzieś tutaj nakręcimy. Mamy ten silos tutaj w dwóch, prawda, częściach. Taki silos, prawda, zbiornikowy. Więc będziemy tam sobie właśnie wysypywali ten owiec, bo w tej chwili ten owiec nie będziemy, moi drodzy, go, dla nas jest on nam niepotrzebny, bo oczywiście będziemy go handlowali w jego najlepszej cenie, a obecnie nie będziemy go sprzedawali, tylko po prostu go wsypiemy do silosu. O! Super, te dźwięki są niemożliwe. Wszystkie paski, koła, wszystkie zatrybiły i jedziemy. Słuchajcie, ja sobie zrobię wyłączenie tego, bo zrobię sobie jakąś miniaturkę. No, żniwa są pełną parą, no to trzeba miniaturę dać, no, na te żniwa. No dobra, zobaczymy. To tam się udało nam zrobić jakąś płotkę, no to jeszcze tam wszystko robię tutaj. Taki klimat, naprawdę miodzio klimat. No teraz to nie, no to za tym to było beznadziejne zdjęcie, ale dobra. Nie no, kilka razy trzeba przejechać tym kombajnem, żeby oczywiście tu się nam udało wszystko skosić, ale myślę, że dość szybko pójdą te prace żniwne. O, może tu.
Super. No i dobrze. Nawet ładnie. Słony jest. To mnie bardzo i Stanisława oczywiście bardzo cieszy. Musimy się tutaj jakoś wykręcić. Tu jest jeszcze niedobrze, bo tak. Tu jest trochę z górki. No i ten kombajn trochę nam sam zjeżdża i ucieka. Musimy tu pilnować się. Dobra. I jedziemy. Bo oczywiście ważne jest, żebyśmy mieli tej sumy jak najwięcej, no bo oczywiście będzie nam bardzo potrzebna dla naszych tutaj przyszłych już. Zakupimy sobie ćwinki, zakupimy sobie krówki. Bynajmniej będziemy mieli już jakiś, prawda, progres, bo coś już będzie się działo, moi drodzy widzowie. Tutaj sobie jeszcze zrobię jakąś tutaj oto na miniaturkę. Ale klimat, no po prostu polskie, prawda, gospodarstwo, polski klimat, polskie żniwa. Tych zdjęć chce się tutaj tworzyć, naprawdę. Dobrze. Tu jakoś sobie zrobię, o. Może nie tak, zaraz tutaj jeszcze podjedziemy, moi drodzy. Okej, niech wysypie to słomę całą tutaj, żeby nie wysypywał mi tutaj na tą trawę. No, nie syp, dobra. Czekajcie. Okej. Teraz chciałbym jakoś to tak zrobić, żebym nie musiał zawsze jeździć tym traktorem. Wejdziemy tu i jakoś może ustawię ten traktor z tą przyczepą, żeby się to po prostu tylko podjeżdżać. Samym kombajnem, no nie wiem czy mi się tak uda, ale dobra, no na razie jeszcze podjadę tu, żeby nie zawadzić. O tak, dobra, stój. Niech się sypie. No niestety, no jakby był zbiornik większy w tym kombajnie, no to oczywiście byśmy mogli spokojnie całe pole zrobić sobie, prawda, zbiór i dopiero wysypać. No ale no okej. Nie ma co się rozczulać, bo jest dobrze. Przede wszystkim jest najważniejsze, że mamy ten kombajn. I bynajmniej sami dla siebie spokojnie na nim tutaj możemy pracować i możemy z pól zebrać te plony. Dobra, ale ja tu nie podjadę, chyba że w drugą stronę. Dobra, może tak się uda. Wysiadamy, idźmy do kombajnu. Już wsiadamy, wkładamy rurę. Jedziemy przede wszystkim. Dobra. Jest. Poszły wszystkie paski, poszły wszystkie koła zębate, klinowe koła, co tylko tam. Działamy moi drodzy. Tutaj żniwa pełną parą polskim kombajnem. Bizonem podstawowym Z0W40. Pierwszych Bizon z tych, które, prawda, były produkowane jako już Bizon Super. Następny, jaki kupimy, to już pewnie większym zbiornikiem, no już nowocześniejszym, wyższy technologicznie, no zobaczymy. Na pewno to będzie też kombajn polski, na ten nasz tutaj potencjał kul. Ale już trochę większy zbiornik, szerszy header, no wiadomo, to podstawa, bo mamy header na razie 4 metry, no to jest jaki jest, no musimy się tym cieszyć, jaki mamy. Super. Burzy się, masakra. Jak to zgniwa. Tym bardziej, że nie mamy kabiny, tylko mamy wszystko
takie, że no otwarte. Czekajcie, teraz sobie nakręcimy. Okej, okay. Jedziemy teraz tu, zaczniemy, dobra, dobra. Kręćmy, dobrze. Okej. Okay. Super. Zacznijmy teraz. I lecimy dalej. Tutaj, żeby zbierać ładnie. No pomału skosimy, nie ma tego tutaj problemu. Świetny klimat. Jak wszystko pracuje, wszystko jest sprawne, maszyny się nie psują, no to tylko się cieszyć. Ale super, to jest widoczne. Ekstra. Po prostu ekstra. Klimat żniw to jest coś pięknego. Na to czeka każdy chyba rolnik, jak oczywiście przychodzi czas wakacji, no to zbiera swoje całoroczne plony, całoroczną pracę, którą włożył, żeby tutaj oczywiście coś tam osiągnąć. No tutaj jeszcze możemy przejechać, bo widać, że mniej akurat tego, no tak, mniejszy potencjał był. Tutaj się zwęślił to pole. Okej, to sobie nawrócimy. Może jeszcze wejdzie nam do zbiornika. Uda się bynajmniej. Dobra. Jest, naskoczył kombajn. Też tam cały do mucenia. No i jedziemy. Jedziemy i kosimy nasze tutaj zboże, w tym przypadku owies, na polu Stanisława. Teraz to dopiero będzie pracy na tych polach, bo trzeba będzie oczywiście to, tą słomę sprasować, później zwieść, no i następnie oczywiście, moi drodzy, i moi drodzy, co będzie? Już koniec. Koniec, koniec, koniec. Mamy pełno. Czekajcie. No trochę nam to nie wyszło, bo się tutaj górka zrobiła. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Do końca nie dojechaliśmy, no trudno. A jak mówię, no 2000 ton pojemność tego zbiornika, no nie jest to oszałamiająca pojemność. No ale cóż, no. Kupimy sobie następny już kombaj większym zbiornikiem, no to już będzie nam lepiej się pracowało. Zawsze to już 2000, no to i tak nie jest źle. Dobra, niech sypie. No jeszcze wejdzie tej, na tą przyczepę tego zboża. Super. Mamy to. Teraz OK. Tutaj pojedziemy jeszcze, moi drodzy. Ale to wszystko takie, wiadomo, takie mechaniczne, toporne, takie ciężkie to wszystko. No bo te lata właśnie taki ten sprzęt wtedy był. No i takie, prawda, dawał dźwięki i takie oczywiście dawał tutaj nam efekty pracy. Ale zboże chyba nam fajnie obrodziło tutaj ten owies, bo widzę, że mamy dosyć ładny plon. Nie ma co narzekać. Czekajcie, będę musiał tu jakoś trochę objechać, żeby to tutaj jakoś zebrać.
jeszcze tutaj troszkę. Dobra. Teraz sobie tu nakręcimy, żeby już przestał sypać. O, dobra. Bo wtedy no, będziemy więcej mieli kombinacji znowu z tym później oczywiście prasowaniem. Będziemy tutaj się bawić tym prasowaniem, żeby te gumy jakoś tam ładnie sprasować. A gdzie tu jest ten kawałek do wymucenia? Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. No jest. Okej. Super, niech wypróżni tutaj, dobra. I teraz możemy jechać tam. No już teraz to myślę, że to spokojnie skończymy. Bo mamy jeszcze w multum miejsca akurat w kierunku. Chyba, że jedziemy od góry, dobra, pojedziemy od góry, to wyłączymy na razie ten header cały, niech na razie nie pracuje. Pojedziemy od góry. Ciekaw jestem, ile wyszło tego dworza. A jak już to do końca zmucimy, no to się zaraz dowiemy oczywiście, jak wysypiemy. Zabierzemy na raz. Ciężko będzie. Powiem, że będzie ciężko. Dobra. Jedziemy. No nie zabraliśmy, bo tak jak przewidywałem. Tego się nie dało na całej szerokości. Feder jest 4 metry, bo to niestety wszystkiego nie zabrał. Ale i tak jest fajnie. Dobra. Ale on sypie, no nie. Dobra, wysypał. Jeszcze raz tam pod góry przejedziemy. No i tutaj będzie tak już może 900 przy dobrych wiatrach litrów. Dobra. Podjedziemy i... Dobrze, dobrze. I zbieramy ten ostatni tutaj taki pasek tego obsa. No i mamy pole. Pierwsze skoczone. Pierwszy etap żniw już mamy. No i drodzy, za sobą. Okej. Czekajcie, niech już wypróżni to wszystko do końca. No i dobra, no 846 wyszło tego. Czekajcie. Jeszcze bym zrobił takie fajne jakieś ujęcie tutaj, jak wysypujemy na traktor. Tutaj na traktor, no na przyczepę, no oczywiście, nie na traktor. Dobra. Żeby było to tak klimatem. No, rany boskie. Stanisław, nie zepsuj sobie własnego sprzętu tutaj. No dobra. Czyli tak. Już mamy owiec zebrany. Teraz jedziemy sobie tą pszenicę. I moi drodzy, no będziemy chcieli tu zacząć teraz to kosić. I bynajmniej już niech się to zacznie ten proces tego koszenia, a za chwilę tutaj jak już będziemy mieli pełny zbiornik, to podjadę i wysypę sobie tam tą przyczepę do silosu i oczywiście będziemy mieli pustą na następne zboże, które tutaj będziemy mieć. Tam pszenicę, no to będziemy mieli chyba na dla siebie, na karmienie kurek.
Zobaczymy, ile w ogóle się uda tutaj zebrać, no bo to jest bardzo istotne. Bo wiadomo, no nie będziemy już kupowali, bo na handel tej pszenicy no nie będziemy sprzedawać. Będziemy mieli czy to dla kurek, czy to dla może świnek. Zobaczymy, no jak tam z tym pokarmem, czym będziemy karmili te świnki. To bynajmniej coś tam będziemy kombinowali. No z czasem kupimy sobie oczywiście jakiś śrutownik czy coś takiego, młynek, żeby tam robić własną śrutę dla świń, ale no to wszystko w swoim czasie, no nie od razu wszystko będziemy mieli, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego oczywiście mieć od razu. No i tak duży progres zrobiliśmy, tak jak widzieliście, że no serio nie syp tutaj. Bo wymieniliśmy i traktory, i oczywiście no te ogródki poszliśmy mocno, żeby tam no jak najwięcej dawały nam tutaj one kapitału, żebyśmy się nie musieli bardzo martwić o zastrzyk finansowy co tam 2-3 miesiące, bo bynajmniej tak będziemy chyba sprzedawali co 2-3 miesiące ten plony, te plony z tego właśnie każdego ogródka, bo 4 posiada Stanisław, no to już jakiś będzie tam potencjał, już będzie tego, tych pomidorów, będzie się sprzedawać te truskawki, no i sałatę też, no zobaczymy jak ona szybko się tam będzie nam zbierała. No pod górkę to trochę ma ciężko, powiem szczerze, że ten silnik tutaj, no to wiadomo, jest taki dosyć podstawowy i taki najprostszy. Szału nie ma, bo tu 100 koni tylko jest. W tych nowszych już bidonach, no też były silniki 220-konne, no to już były mocniejsze. No tutaj mamy silnik 100 konny, no to tak jak widać. Górka i on już ma ciężko, zobaczcie. Chwilami się zatrzymuje. Kopci nie z tej ziemi, no ale dobra. Ciekaw jestem, czy wystarczy nam na cały przejazd. Może wystarczy. Wystarczyło. Super. No niech wysypie wszystko. Dobra. Czekajcie. Stopniemy sobie tutaj trochę. Okej. Okay. O, przegazówka. To jest najpiękniejsze w tym właśnie kombajnie. Jak wyłączamy silnik, to jest takie bum bum. Robi to klimat, robi. Dobra, jedziemy naszym zetorem, tylko muszę sprawdzić jedną rzecz. Wyładunek z prawej strony. Okej. Okay. Czyli tam musimy podjechać do tego silosu i tutaj jakoś umiejętnie tak zawrócić, żebyśmy to mogli wyładować. Będzie to pierwsze doświadczenie tutaj Stanisława. No, żeby to jakoś nie zawadzić. No dobra, typ Stanisław jest. Pojawił się oznacznik, to jest najważniejsze. Teraz sypie się do naszego silosu. Jest dobrze. No i w końcu nie sprawdziliśmy. Zapomniałem sprawdzić, ile tego owsa się nam tutaj zmuciło. Bo naprawdę nawet nie wiem. Ale to nic. Zaraz sobie zerkniemy do oczywiście naszego tutaj zbioru pszenica owiec. O, 6499 mamy. Tyle wymuciliśmy z tego areału pola. No nieźle. 6499. No teraz po 6000 jest owiec. A kiedy jest jego najlepsza cena? Styczeń, luty. No to wtedy. No musimy poczekać. No teraz to akurat jest taka najniższa. Więc nie będziemy go oczywiście sprzedawali. To wtedy sobie, tak jak powiedziałem, no Stanisław sprzeda i będzie miał już kapitał.
Do stycznia to moment czas wleci. Dobra, niech tutaj stoi przyczepa. A my idziemy do kombajnu. Odpalamy. Znowu podjedziemy, sobie nawrócimy. No, startuj. Muszę się rozgrzać. Dobra, jest. Bieg wrócony i jedziemy. Ale tej słomy to będziemy mieli tu oporowo, moi drodzy. Będzie tej słomy multum, tego co widzę. Ale dobrze, nie ma co narzekać. Tak chcę, żeby kamera tu jakoś uchwyciła. Dobra. Może coś z tego będzie. Okej. Cofamy. O tej pszenicy powiem wam, że też trochę będzie. No, no może nie będzie tyle co owsa, bo to pole jest mniejsze. I oczywiście to było gorzej uprawione, no to było takie, prawda, bo to było już podstawki. Ale dobrze, no to przynajmniej coś tam zawsze się zbierze, to jest dla nas, prawda, na nasze potrzeby. A następne, teraz będziemy uprawy robili, to było oczywiście już po nowemu. Tutaj to, co owiec był zasiany, to poszerzymy to pole, jak będziemy robili pracę już. I moi drodzy, no... Tutaj z jednej i z drugiej strony trochę tam położymy więcej, tak ze dwa, prawda, razy pługiem całym, tak żeby poszerzyć sobie areał. Tutaj tego pola, no to tylko z jednej strony deką możemy poszerzyć, bo więcej nie zrobimy, bo się nie da. Ale dobra, no jakoś sobie tam poradzimy. Tak żeby zawsze parę tam metrów dobrej, to zawsze tam uda nam się oczywiście coś tam więcej zebrać tego później. Jakiegoś plonu, którego tu będziemy mieli i będziemy siali. Dobra, jedziemy. Niech wysypie to do końca. Super. Okej, nawróćmy teraz. Jeszcze będzie jesienią żniwa, będą, czyli we wrześniu lub w październiku, zobaczymy. Ten kombajn tu z górki jest i on sam siwą takiego rozpędu z górki sam sobie tutaj bynajmniej trochę nam ucieka. Ale dobra, już jest pod kontrolą. No jest, super. Ale mamy klimat, no po prostu jestem w szoku. Prawdziwy klimat polskich żniw. Kurzy się jak na kombajnie bez kabiny. Wszystko widać, mechanizmy tak jak widzicie. Naprawdę. Nic tylko się cieszy. No pod tę górkę to tutaj ma ciężko trochę. Zobaczymy, jak te nasze traktory będą teraz sobie dawały radę. Mam nadzieję, że powinny, bo oczywiście no, zmieniliśmy po to, żeby nam się, prawda, lepiej pracowało. No i oczywiście bynajmniej, żeby były wydajniejsze w pracach. Ile mamy? No w prawie full. Dobra. Podjedziemy. Czyli to jest drugi zbiornik, czyli 2000 prawie i drugie 2000 bez mała. No to mamy już nieźle. Dobra, rurę wyciągniemy, sobie wypuścimy. Ale to fajnie, tak wszystko skrzypi. No dobra, teraz tutaj do przodu sypiemy. Okej.
żniwa pełną parą. Dwa pola nam się udało już prawie skosić. Dobra. Bizon się w pełni dobrze nam tutaj sprawdził. I nie ma co się tutaj bardzo narzekać. Żniwa piękne. Dobra, jedziemy. Kosimy to. No nie zbierzemy całego, dostanie kawałeczek. Ale to spoko, przejedziemy jeszcze raz, będzie przyjemność. Tak wyszło trochę takie właśnie, bo pole jest też tak, no, nie jest idealne w prostokącie, tylko no, z jednej strony jest szerzej, z drugiej jest wężej. Więc wtedy ten feder nasz no, jest 4-metrowy, no i tak akurat, że tak, byśmy mieli już 5-metrowy, no to byłoby na pewno dużo mniej i w pełni by nam tutaj ładnie zebrało, ale spoko. Nie ma co narzekać, jest dobrze. Myślałem, że jeszcze na tym materiale uda mi się tutaj zrobić prasowanie tej słomy, ale chyba raczej już nie, bo ten materiał byłby dosyć już mógłby się wydłużył czasowo, a nie o to mi chodzi. Nie chcę tych materiałów robić takich no, ponad godzinnych. Staram się pilnować, żeby no, do poniżej godziny, żeby robić te materiały. No dawaj do tyłu, Stanisław. Bo nawet później jak sam to przecież też sprawdzam i oglądam, no to bynajmniej chcę też tak czasowo sobie to obejrzeć, no w miarę do godziny czasu, no bo wtedy tak najlepiej się to ogląda. Może sobie po materiale sprasuję tylko jedno pole, to większe, a zostawię to mniejsze, żeby na następny gameplay tutaj na... Jak będziemy oczywiście w następnym odcinku, no to żeby widzieć, że no sprasowałem i prasujemy tam pole, no i to mniejsze tutaj zostawię, żeby szybciej tam podgonić, to większe to będzie jazdy, a ja to, więc ja sobie sam tutaj to już ogarnę. A później tylko zostanie nam to prasowanie oczywiście tego drugiego pola. Aż się będę chciał nacieszyć tym zetorem, jak on się będzie sprawował na podłączeniu do pracy. Dobra, niech wysypie wszystko już w kombaj, wyczyści się. Dobrze. No, wysypałeś wszystko. No jest 48%, czyli 963, no prawie tona wyszła, czyli no, nie może tona, ale no prawie 1000 litrów. O pszenicy jest mniej, no bo to pole było tutaj, no nie było tak dobrze uprawione. Teraz to dopiero właśnie to porobimy, jak bynajmniej ten rolnictwo precyzyjne to pokazuje. To dopiero będziemy mieli pełne tu oczywiście możliwości pokazać, jak uprawiamy. Ale spoko. Zawsze coś jest tej pszenicy. Dla nas, na nasze potrzeby to już jest super. Już bynajmniej tego nie będziemy musieli kupować. No i żniwa, moi drodzy, i po żniwa. Dwa pola zrobione, wymucone. Żniwa nam się fajnie udały. Kombaj się super nam sprawdził. Nie zawiódł nas tutaj w pracach. No, klimat naprawdę fajny. Nie ma co narzekać. Podjadę tutaj sobie jeszcze tak, stanę na koniec tego materiału, żeby tutaj tak podjechać. No i bynajmniej takim akcentem będziemy mogli się za chwilę oczywiście, moi drodzy. O, jest piękna przegazówka. Tutaj Stanisław pokazał klasę. No i zrobimy sobie tutaj takie... A, musiałbym silnik zapalić, żeby oczywiście... Dobra, to zapalimy. I rozłożymy rurę, żeby taki klimat zrobić tutaj efektu żniw.
Super. Tak jak widzieliście, moi widzowie kochani, mamy żniwa ogarnięte na rolniczej doli u rolnika naszego Stanisława. Pierwsze żniwa, pierwszy sezon. Udało się wszystko nam tutaj na razie pod kontrolą zrobić, więc nie ma tutaj na razie jakichś problemów. Pracy jest opór, ale to ja będę coś po materiale chciał podgonić tej pracy, żeby no, ten gameplay troszeczkę płynniejszy był później na materiale, który będziemy następny nagrywali z tej naszej tutaj serii. Dobra. A, niepotrzebnie, ale dobra. Więc tak, zejdźmy sobie z tego tutaj kombajnu. Zobaczmy sobie do wetorka. Ile mamy tego zboża, to pszenicy? 4862 litry, czyli niecałe 4900. No, nie jest źle. Na nasze potrzeby, wow. Super, wystarczy nam w zupełności. Już nie będziemy kupowali. To co tam mamy kupione, to zużyjemy oczywiście, dając tam, karmiąc nasze te kurki. A potem następne już będziemy tutaj mogli korzystać z naszego silosu własnego tutaj, co mamy. Okej. Okay. No i wysypiemy. I niech się sypie. Dobrze, że Stanisław ma ten silos. Super. Zawsze to już gdzieś jest możliwość trochę składowania tutaj tego zboża. Dobra, przejedziemy. Ciekaw jestem, ile, jak tam kiszonka nasza, ile procent już jest fermentacji. To jeszcze na koniec szybko sobie zerkniemy. Okej. Okay. Dobra. Piękny ten traktor jest. No po prostu piękny. Aż nie mogę się nacieszyć. Dobrze, przejdźmy tutaj szybko do tej kiszonki, zobaczmy co się tutaj dzieje. Tu mamy 80%, super. A tu ile mamy? Tu też jest 80% fermentacji. No nie jest źle. Czyli w następnym miesiącu już kiszonka będzie, moi drodzy, gotowa. Wiadomo, że nie będziemy ją sprzedawali, bo będziemy ją sprzedawali wtedy, kiedy będzie najlepszy czas. Ale na razie przynajmniej byśmy mogli sobie tam podgarnąć to i nawet nie będziemy odkrywać. Dobra, nakarmimy naszego Barego. Niech ścina ma jedzonko. Bary, Bary, Kinko, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, nasz piesku? Jest, tam z tyłu go widziałem. O, jest tam z tyłu na ogrodzie. Jest na ogródku, lata sobie. No. Nie wie, którędy ma przebiegnąć tutaj. No próbuje i jakoś mu to... No dobra. Nie wiadomo, czy... Jest. Ale to on biega różnymi dziwnymi drogami. Mógł prosto przebiec, no ale oczywiście no musi przebiegnąć po swojemu. Więc dziękuję wam serdecznie za to, że wytrwaliście, obejrzeliście ten materiał dzisiejszych prac na polu u naszego Stanisława, prace żniwne. Tutaj, że doczekaliście też tutaj akurat tej sytuacji gameplayu i zapraszam was do oglądania i następnych odcinków, zapraszam do lajkowania, zapraszam do komentowania, proszę piszcie jakieś komentarze, przynajmniej będziemy mieli jakąś interakcję między sobą, bo tak to przynajmniej wiem, czy wam się podoba seria, czy się nie podoba i jakie macie odczucia co do tej serii. No i chciałbym, prawda, mieć więcej jakichś takich informacji z waszej strony. W następnym odcinku będą dalsze część prac pożniwnych. No myślę, że też dosyć coś ciekawego i fajnego. Pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Trzymajcie się do następnego materiału z Rolniczej Doli z mapy Sokole. Na razie. Hej, hej.